Siemanko, w dzisiejszym odcinku będziemy zajmować się ciągami geometrycznymi. Jest to kolejny odcinek z cyklu Ogarnij maturę. Także myślę, że spokojnie przygotujemy się do tej matury w taki sposób, żebyś się nie stresował. No a teraz zaczynamy. Jest to jedno z podstawowych zadań maturalnych. Treść tego zadania brzmi następująco. Zadanie jest w ogóle z zestawu powtórkowego przygotowującego P3. I tak jak mówiłam, treść brzmi następująco. W ciągu geometrycznym drugi wyraz jest równy minus 2, a trzeci jest równy minus 18. Iloraz tego ciągu jest równy? Teraz tak, co jest ważne? Może wpiszmy sobie, drugi wyraz ciągu jest równy minus 2. Drugi wyraz, czyli A2, jest równy minus 2. A trzeci wyraz, czyli A3, jest równy minus 18. A3 równa się minus 18. Ważną rzeczą w ciągach geometrycznych, żeby znaleźć iloraz, czyli nasze Q, jest taka zasada. Często w szkołach się o niej nie mówi. W sumie to doszłam do niej sama, nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze jej uczy. Ale zobaczcie, jak sobie zrobię A3 przez A2, skąd to wzięłam? Dlaczego A3 przez A2? Bo w ciągi geometryczne powstają poprzez mnożenie, więc my będziemy dzielić wyższy wyraz przez niższy, tak? Ten dalszy. I otrzymujemy wtedy nasz iloraz Q. To wszystko można sobie powyliczać, rozpisując nasze A3 i A2. Ale my tego nie będziemy robić. Ważne jest, żebyście zapamiętali tę zasadę. I teraz biorę 3. Odjąć 2. To jest odejmowania potęg. Jeżeli potęgi są o tej samej podstawie, to wykładniki odejmujemy, rozpisując to, byśmy coś takiego otrzymali. Co musicie zapamiętać? Że to i to, że wyższy dzielę przez niższy wyraz ciągu mojego ciągu geometrycznego, a tutaj robię ta wyższa cyferka, czyli ta z góry, minus ta z dołu, tak? I w wyniku tego otrzymuję. Za A3 podstawiam sobie minus 18, za A2 podstawiam sobie minus 2 i robię to w tym miejscu, co się równa, mój iloraz Q, 3 minus 2 to jest 1 do potęgi pierwszej. Ja tutaj to jeszcze zapiszę, ale ja nie muszę pisać do potęgi pierwszej, bo cokolwiek do potęgi pierwszej to jest ta liczba. I mamy tak, minus 18 przez minus 2, to 18 przez 2 to jest 9, obie liczby są ujemne, więc wynik dodatni równa się Q, no czyli Q do pierwszej, a więc prawidłowa odpowiedź w tym zadaniu to odpowiedź D. Zadanie maturalne z czerwca 2012. Ciąg, i mamy ciąg trzyelementowy, 2 pierwiastek z 2, 4 oraz A jest geometryczny wówczas. Tutaj jest ważna zasada taka, że jak pomnożę ten pierwszy i ostatni wyraz tego ciągu geometrycznego, to otrzymam ten podniesiony do potęgi drugiej. Wygląda to w następujący sposób. Mam tak. 2 pierwiastka z 2 razy A jest 4 do potęgi drugiej, czyli te mnożę i daje mi ten do kwadratu. To jest zasada, znajdziecie tą zasadę dla tych elementów ciągu geometrycznego w tablicach matematycznych, które możecie mieć na maturze. I teraz mam tak, 2 pierwiastka z 2 razy A, 4 razy 4 to 16, jest równe 16. Mi przeszkadza to, co jest przy A, czyli to, a więc będę obustronnie przez to dzielić, czyli dzielimy przez 2 pierwiastka z 2. W wyniku czego otrzymujemy? A równa się 16 przez 2 pierwiastka z 2. Jak czegoś nie umiem podzielić przez, w taki sposób, że wyszła mi tu liczba całkowita, jakaś liczba cała, to wtedy zapisuję to w postaci dzielenia. Tutaj mogę skrócić. Mogę skrócić przez 2, to tu jest 8, a tu jak skrócę przez 2, to jest 1. A więc A to 8 przez pierwiastek z 2. W tym momencie muszę się jeszcze pozbyć niewymierności. Żeby się pozbyć niewymierności, to mnożę licznik i mianownik przez pierwiastek z 2. Tu sobie może tak przedłużę tą kreskę. Wygląda to w następujący sposób. Więc A jest równe 8 pierwiastka z 2 u góry, a na dole pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to jest pierwiastek z 4, a pierwiastek z 4 to 2, więc automatycznie wpiszę 2. No i mogę 8 podzielić na 2, to jest 4, a więc moje A
jest równe 4 pierwiastka z 2, bo pierwiastek z 2 zostaje. I tą prawidłową odpowiedź widzimy w tym miejscu, jest to odpowiedź B. Zadanie z próbnej matury z listopada 2009. W ciągu geometrycznym AN dane są A1 równe 32 oraz A4 równe minus 4. Iloraz tego ciągu jest równy? I tutaj tak samo, zobaczcie. Mogę zrobić tak, A4 przez A1, zawsze biorę wyższy przez niższy, tak? Chodzi mi o ten numerek tutaj, ten wyższy przez ten niższy, równa się, i tu mamy Q, i robię 4 odjąć 1. 4 odjąć 1. I podstawiamy A1 i A4. A4 to jest minus 4 przez A1 to jest 32. Co daje mi Q? A4 minus 1, 4 odjąć 1 to jest 4 do potęgi trzeciej. Tutaj mogę sobie skrócić przez 4, w wyniku czego tu otrzymam 1, a tu otrzymam 8. Czyli mam minus 1/8 równa się Q do potęgi trzeciej. No to tak, najpierw się zastanowię, 8 do której potęgi, przepraszam, jaka liczba do potęgi trzeciej daje mi 8? I jest to 2, więc skoro ja mam 1/8, to ta musi być 1/2. 1/2, tu będzie Q i teraz jeszcze minus jest ważny. Skoro tu jest liczba ujemna, to tutaj też jest liczba ujemna. Czyli mój iloraz tego ciągu geometrycznego jest równy minus 1/2, i prawidłowa odpowiedź znajduje się w tym miejscu. Zadanie z matury czerwiec 2014, z drugiego terminu matury. W ciągu geometrycznym AN, określonym dla N większych bądź równych od 1, wyraz A1 jest równy 5, natomiast Q jest równe minus 2, nasz iloraz. Suma 10 początkowych wyrazów tego ciągu jest równa. Ważny tutaj jest wzór na tę sumę, który znajdziecie w tablicach maturalnych. I wygląda on następująco. Sn równa się A1 razy 1 minus Q do potęgi n tej przez 1 minus Q. No to tak, zobaczmy, co mamy w treści zadania. Mam Q, mam A1 i mam suma 10. Czyli mam powiedziane, jaki jest n. A więc n jest równe 10, czyli S10 równa się, zamiast A1 wpisuję 5, razy 1 minus, i teraz tutaj Q, czyli to jest minus 2 do potęgi, teraz n tu n, czyli do 10, przez 1 minus minus 2. Odjąć minus 2, tak? I teraz mamy S10. Moje S10 równa się 5 razy 1 odjąć, 2 do potęgi 10 to jest 1024. 1024 przez, i tutaj jest 1 minus minus, czyli daje plus 2, a więc tu w tym miejscu wychodzi 3. No i otrzymujemy S10 to się równa 5 razy, i tutaj jak odejmiemy, to jest minus 1023, dam w nawiasie na razie, przez 3. Widzę teraz, że to jest podzielne przez 3. Wy wszystko możecie robić na kalkulatorze. I teraz tak, 1000, skąd wiem, że jest podzielne? Bo 1 plus 0 to jest 1, plus 2 to jest 3, plus 3 to jest 6. Wynik tego, jak dodałam sobie, to się dzieli przez 6, znaczy dzieli się, jest szóstką, dzieli się przez 3, czyli to też się będzie dzieliło przez 3. I teraz wygląda to w następujący sposób. S10 jest równe 5 razy. Tak, w dziesiątce trójek są 3. Tam będzie 9, to będzie 12, podzielić na 3 to jest 4 i tu będzie 1 na minusie. Taki jest wynik z tego. Wy sobie policzcie na kalkulatorze, sprawdźcie mnie. Czyli S10 równa się. I ja tutaj, może teraz innym kolorem, pomnożę sobie to pisemnie, żebym tam mogła zrobić. Mamy tak, 341 razy 5, to tutaj jest 5. 5 razy 4, 20, czyli 0 i 2 dalej. 5 razy 3, 15, plus 2, 17. Czyli wynik to 1705. I że tu jest liczba ujemna, tu jest dodatnia, czyli wynik jest ujemny, a więc otrzymujemy minus 1705
Nasza prawidłowa odpowiedź w tym przypadku to odpowiedź A. I zadanie z matury z czerwca 2015, jeszcze ze starej wersji. Zobaczmy, ciąg x plus x dodać 35, x odjąć 10 i x dodać 20 jest geometryczny. Wynika stąd, że skoro jest geometryczny, to to razy to daje nam ten środkowy do kwadratu. I zapiszmy to sobie. X dodać 35 w jednym nawiasie razy x dodać 20 w drugim nawiasie daje nam x odjąć 10 do potęgi drugiej. No i teraz muszę wykonać sobie moje obliczenia. A więc mam tak, x razy x to jest x kwadrat. X razy, może tak zrobię strzałki, że tu najpierw, a potem tu było. X razy 20 to jest dodać 20x. Teraz będę tu się zajmować, czyli dodać 35 razy x to jest 35x i dodać teraz 35 razy 20, 35 razy 2 to jest 70, więc tu będzie 700 równa się, no troszkę mi się nie mieści, teraz tą drugą stronę robię ze wzoru skróconego mnożenia i to jest ten wzór z minusem, bo tu jest minus, w wyniku czego otrzymuję x kwadrat odjąć 2 razy x i razy 10, czyli to jest odjąć 20x i plus ten trzeci element wygląda, że to jest b do kwadratu, czyli plus 10 do kwadratu, czyli dodać 100. Teraz zobaczmy. Tu jest to po dwóch stronach równania, więc wszystko przenoszę na jedną stronę, bo prawdopodobnie będzie funkcja kwadratowa, chociaż tutaj automatycznie ja widzę, że to mi się skrócą te x. Ale przenieśmy sobie może tak, x na jedną stronę, a pozostałą część na drugą. Mam tak, x kwadrat dodać 20x dodać 35. Teraz to przenoszę i to przenoszę. Odjąć x kwadrat i tutaj było odjąć, czyli teraz robię dodać 20x, to się równa 100. 100 było po tej stronie i przenoszę 700, czyli odjąć 700. W wyniku czego tak, tu mi się skróci. Tutaj mam 20, o tu zjadłam x-a, już go wstawiamy. Tu mam 20 i 20 to jest 40 i 35, więc mamy 75x równa się, no i tutaj jakby zrobimy 100 odjąć 700, to wyjdzie minus 600. Dzielimy przez 75. No to tak, 75 i 75 to jest 150, czyli mam już dwie 150. Kolejne dwie to jest 300, kolejne dwie to będzie 450 i dwie to będzie 600, więc otrzymuję 8. A więc x jest równy minus 8, bo tutaj była liczba ujemna, podzielona przez dodatnią daje liczbę ujemną. Czyli moja prawidłowa odpowiedź w tym zadaniu to odpowiedź A. I mamy takie zadanie z zestawu powtórkowego pierwszego. Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 4, a czwarty wyraz tego ciągu jest równy 2. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy. No to tak, najpierw sobie zapiszmy. Trzeci, czyli A3 jest równe 4. Czwarty, czyli A4 jest równe minus 2. Potrzebujemy pierwszy wyraz. Może tak, zrobimy sobie to na piechotę pierwszy raz. I tak, mam A1, nie mam tego wyrazu, A2 też nie mam. A3 wpiszę tutaj 4, bo tu powinno być A3 i A4 wpiszę minus 2. W tą stronę idąc mnożę razy wartość Q. Tak, czyli razy Q wszędzie. A wracając, no to działanie przeciwne do mnożenia to jest dzielenie, czyli wracając będę dzielić przez Q. Jak już wyznaczę sobie to Q, no to automatycznie mogę sobie dzieląc dojść do tego mojego A1. Teraz zobaczcie, jak mam tak, z czwórki zrobiła się minus dwójka, no to najłatwiej jest zrobić minus 2 podzielić na 4. I tutaj jest ten sposób, co go kilka razy już pokazywałam. Mamy tak, minus 2 podzielić na 4 to jest moje Q. Bo zawsze dalszy dzielę przez ten wcześniejszy między jednym elementem, między pierwszym na przykład a drugim, drugim a trzecim, trzecim a czwartym jest jeden wyraz Q, więc dlatego jest Q do pierwszej. Czyli otrzymujemy minus 1 druga jest równe Q.
No tak, w tą stronę mnożyłam przez jedną drugą, to wracając dzielę. Czyli mamy tak, 4 podzielić, może te działania sobie tu zapiszę. Teraz zrobię 4 podzielić na minus 1 drugą, czyli daje mi to 4 razy minus 2, a więc to jest minus 8, czyli w tym wypadku tu jest minus 8. I jeszcze raz, bo idę do A1, czyli jeszcze raz muszę podzielić przez minus 1 drugą, czyli moje Q, teraz znaczy moje A2, minus 8 podzielić na minus 1 drugą, a więc mam minus 8 razy minus 2. 8 razy 2 to 16, dwie liczby ujemne, więc wynik będzie dodatni. Czyli wychodzi mi 16, a więc moje A1 to jest 16. I właśnie oni się pytali o ten pierwszy wyraz tego ciągu jest równy. Czyli prawidłowa odpowiedź w tej części to jest odpowiedź A16. Zadanie zestawu powtórkowego P2 i ono brzmi następująco. Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 4, a piąty wyraz tego ciągu jest równy 1. Pierwszy wyraz ciągu jest równy. No to tak, skoro mamy trzeci wyraz, tak, bo to jest trzeci jest równy 4, piąty jest równy 1, no to zapiszmy sobie. A3 jest równe 4, A5 jest równe 1. W tym momencie A5 podzielone przez A3 daje nam Q, i biorę 5 odjąć 3, tak, w ten oto sposób, wyliczam sobie moje Q. Będzie nam ono potrzebne, żeby dojść do pierwszego wyrazu ciągu. I tak, otrzymujemy, podstawiam. Zamiast A5 jest 1, zamiast A3 jest 4, co daje mi Q do potęgi drugiej. I teraz zobaczcie, co do potęgi drugiej daje 1/4. Mam do wyboru. Albo moje Q jest równe 1 druga, albo moje Q jest równe minus 1 druga. Bo czy 1 druga, czy minus 1 druga podniesione do potęgi drugiej daje mi 1/4. I teraz mamy tak. Żeby obliczyć A1, to ja sobie rozpisuję A3. A3 rozpiszę, bo on jest mniejszy i rozpiszę go ze wzoru ogólnego i mam tak. Zapiszę sobie tutaj, że to jest AN równa się A1 razy Q do N minus 1. Z tego wzoru rozpisuję sobie A3. I zobaczcie, tutaj zapiszę. A3 jest równe A1 razy Q do 3 minus 1. Czyli tutaj będzie Q do potęgi drugiej. I A3 podali mi, że jest 4 równa się A1, to jest to, czego szukam, razy Q do drugiej. Tu jest Q do drugiej, to jest tu automatycznie, więc ja mogę sobie tutaj to wpisać, ale zróbmy tak, że to jest 1/2 do potęgi drugiej, tak? Co mówię, że to automatycznie mogę wpisać, czyli 4 równa się A1 razy 1/4. Jakbym tu wpisała minus 1/2, czyli tą drugą wersję, też by mi wyszła 1/4, więc nie ma to większego znaczenia. I w tym momencie nie muszę rozpatrywać tych dwóch przypadków, bo i tak A1 wyliczam tak, że tu jest do potęgi drugiej. No ale popatrzmy, co dalej. Teraz się muszę pozbyć tego, czyli dzielę obustronnie przez 1/4, w wyniku czego otrzymuję, że A1 dzielenie przez 1/4, to znaczy pomnożyć przez 4 pierwsze, a więc 4 razy 4 pierwsze daje mi 16. I prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź C. Zadanie z maja 2015. W rosnącym ciągu geometrycznym, rosnący to jest ważna informacja, informuje nas to stwierdzenie, że ciąg jest rosnący, o tym, że nasze Q będzie większe niż 1 i przede wszystkim będzie dodatnie, bo tylko gdy Q jest dodatnie, możemy określić monotoniczność ciągu geometrycznego. A więc to jest ważne. No to czytam jeszcze raz. W rosnącym ciągu geometrycznym AN określonym dla N większych bądź równych 1 spełniony jest warunek. Iloraz Q tego ciągu jest równy. No to na iloraz? Zobaczcie, tu jest A4 i jest podane A1, więc ja wykorzystam sobie to moje A1. A więc zrobię A4 przez A1. To tak jak liczyliśmy, jest Q do potęgi 4 minus pierwszej. To, co cały czas Wam pokazywałam, na tym
jakby równaniu, na tym równaniu można obliczyć wiele, wiele zadań. I teraz zobaczmy, zamiast A4 mogę wpisać to, co mi tu podali. Czyli zamiast A4 wpisuję 3A1, jest równe tutaj, znaczy podzielone przez A1, co daje mi Q do potęgi trzeciej. Zobaczcie, te A1 się skrócą, jest 1,1. Czyli otrzymuję, że 3 to jest Q do potęgi trzeciej. A więc Q samo, to muszę spierwiastkować, muszę zrobić pierwiastek trzeciego stopnia z tych wartości, czyli zostaje mi tak, pierwiastek trzeciego stopnia z 3 daje mi Q, a pierwiastek z trzeciego stopnia z 3 to jest odpowiedź C. No i teraz pierwiastek trzeciego stopnia z 3 to jest więcej niż 1, czyli to, że ciąg jest rosnący, jest tutaj spełnione. No i mamy maturę z maja 2014, liczba x odjąć 2, 6, 12 w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. No i tutaj znowu ta zasada, że x dodać 2 i 12, przepraszam, x odjąć 2 i 12, pomnożone przez siebie da nam ten środkowy do kwadratu. Czyli mam x odjąć 2 razy 12 równa się 6 do potęgi drugiej. No to zróbmy sobie x odjąć 2 razy 12 równa się 6 do potęgi drugiej, to jest 36. Dlaczego ja tu nie wymnażałam? Bo teraz łatwiej będzie mi podzielić przez to 12, czyli dzielimy przez 12. A więc otrzymuję w tym miejscu x odjąć 2. Ta dwunastka z tą się skróci, no bo przez to dzielę, po to przez to dzielę, żeby to mi zniknęło. Potocznie mówiąc, zniknęło. A teraz robię 36 podzielić na 12, to jest 3. No to teraz co robimy? Przenosimy dwójkę na drugą stronę, czyli obustronnie, skoro tu jest odejmowanie, to obustronnie dodajemy 2. W wyniku czego otrzymuję x równa się 3 dodać 2, a więc x równa się 5. No i to jest moja prawidłowa odpowiedź. Liczba x jest równa, czyli prawidłowa odpowiedź to odpowiedź D. To jest zadanie z grudnia 2013. W dziesięciowyrazowym ciągu geometrycznym o wyrazach dodatnich pierwszy wyraz jest równy 3. To już sobie podkreślę, pierwszy jest równy 3. Ostatni jest równy 12. Ostatni, tu mamy dziewięciowyrazowy, czyli to jest ważna informacja. Piąty wyraz tego ciągu jest równy. Skoro mamy dziewięciowyrazowy, to A9 to jest 12, tak? Bo mi podali ostatni, czyli dziewiąty. Skoro mam 9 wyrazów, to jest dziewiąty. A3, przepraszam, A1 to jest 3, bo pierwszy wyraz jest równy 3. W wyniku czego mogę sobie obliczyć, ile ma Q. A więc robimy to tak. A9 przez A1 równa się Q i robię 9 minus 1, czyli zamiast A9 wstawiam 12, zamiast A1 wstawiam 3, a tutaj dam Q do potęgi 9 minus 1, czyli do 8. W wyniku czego otrzymuję 4 równa się Q do potęgi 8. Może na razie to tak zostawię. Teraz zobaczmy. Piąty wyraz tego ciągu, podkreślę, tak? Piąty, czyli A5. I mamy tak. A5 równa się, i to jest A1, razy Q do 5 odjąć 1, czyli Q do czwartej. Rozpisuję to z wzoru na ogólny wyraz ciągu geometrycznego. I mamy A5 jest równe A1 razy Q do czwartej. Teraz zobaczcie, tu jest do 8. Jeżeli ja sobie to spierwiastkuję, tylko raz drugiego stopnia zrobię pierwiastek, tak? Czyli pierwiastkuję sobie, tu dam znak pierwiastka, to pierwiastek z 4 daje mi 2, a pierwiastek drugiego stopnia z 8 to wtedy jest połowa z tego, tak? Czyli mam Q do potęgi czwartej. I te Q do potęgi czwartej jest w tym miejscu. Mogłabym wziąć jeszcze, skoro tu jest czwórka, to minus dwójkę, ale że Q jest do potęgi parzystej, więc minus dwójka automatycznie mi odpada. I wygląda to w następujący sposób. Zamiast Q do czwartej wpisuję sobie po prostu tutaj w to miejsce moje 2. Więc A5 to jest A1 mam
bo tu jest, a 1 to jest 3, razy q do czwartej, czyli razy 2, bo całe q do czwartej to jest 2, to co tutaj sobie wyliczyłam. Tutaj są działania na potęgach, myślę, że kojarzycie skąd to się wzięło. Więc moje A5 to jest po prostu 3 razy 2, czyli 6. I prawidłową odpowiedzią w tym wypadku jest odpowiedź B. No i mamy maturkę z sierpnia 2013, maturka poprawkowa. I tak, 3x odjąć 4, 8 i 2. Znowu, co jest ważne, że w podanej kolejności są pierwszym, drugim, trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. To jest ważna informacja i tu możemy właśnie zastosować to, że to razy to równa się tej liczbie do kwadratu. A więc piszemy 3x odjąć 4 razy 2 jest równe 8 do kwadratu, czyli do potęgi drugiej. Dlaczego? Bo to jest średnia geometryczna. No ale nie będziemy to wnikać. Liczymy. 3x odjąć 4 razy 2 równa się 8 do potęgi drugiej, to jest 64. Więc teraz pozbyłam się tego, bo to mi przeszkadza. Ja chcę znaleźć sobie x-a, ale najpierw podzielę przez 2. Więc dzielimy obustronnie przez 2 i mamy 3x odjąć 4 równa się 32. Teraz pozbyłam się tej czwórki stąd. Działanie przeciwne do odejmowania to dodawanie, więc tak naprawdę obustronnie dodaję 4. Potocznie mówiąc, przenoszę czwórkę na drugą stronę. 3x jest równe 32 dodać 4, a więc 3x jest równe 36. Teraz patrzę, między x a trójką nie ma działania, więc jest działanie mnożenia. Jest po prostu mnożenie. Jak nie ma znaku działania, to jest mnożenie. Działaniem przeciwnym do mnożenia jest dzielenie, więc dzielimy przez 3, w wyniku czego otrzymujemy 3x jest równe 36 podzielić na 3, 12, więc moja szukana liczba, mój szukany x to po prostu 12 i prawidłowa odpowiedź to odpowiedź D. A oto zadanie z maturki poprawkowej sierpień 2012 i mamy tak, w ciągu geometrycznym AN dane są A1, A2 wtedy. Patrzymy co chcą, chcą żebyśmy obliczyli A4. Ja tutaj zrobię na piechotę, myślę, że to będzie szybciej, że będzie bardziej analogiczne. I teraz tak, mamy A1, potem jest A2, A3 i A4. Rozpisuję tylko do A4 z tego względu, że w odpowiedzi chcą A4. No to tak, A1 jest równe 36, podpiszę sobie to pod spodem. Więc mamy 36, A2 jest równe 18. I teraz muszę policzyć sobie A4. No to zobaczcie. 36. Co się stało, że wyszło 18? No 36 podzielić na 2 to jest 18. My tutaj mamy iloraz, zawsze mnożymy razy q, a więc musimy pomnożyć przez ułamek jakiś. Czyli jak tutaj jest razy q, a my tak naprawdę dzielimy przez 12, to wiemy, że mnożymy przez 1/2. Czyli nasze q jest 1/2. No to 18 razy 1/2 to jest 9. A 9 razy 1/2 to jest 4,5. A więc nasza prawidłowa odpowiedź to A4 równe 4,5, czyli mamy odpowiedź C. I zaznaczamy sobie odpowiedź C. Dosyć ważne zadanie, jest to zadanie z matury czerwca 2015. Dlaczego jest ważne? Zaraz zobaczycie, troszkę niestandardowo je będziemy rozwiązywać. Ciąg geometryczny jest określony wzorem AN równa się 2 do potęgi N, tej dla N większego bądź równego 1. Suma 10, to jest ważna informacja, że suma 10 kolejnych, początkowych kolejnych wyrazów tego ciągu jest równa. Może nie tyle, że niestandardowo będziemy rozwiązywać, tylko odpowiedź jest niestandardowa. Zaraz zobaczymy. Rozpiszemy to. Zobaczcie, nasz S10, bo już sobie zapiszę w postaci S10, wzór na sumę początkowych wyrazów ciągu geometrycznego jest w tablicach. A my sobie rozpiszemy, to jest A1 razy, i tu jest tak, 1 minus q do n tej, czyli do 10, przez 1 minus q. Co potrzebuje? Potrzebuje q i A1. Dzięki temu naszemu wzorowi obliczymy sobie A1. No to tu policzmy. A1 to jest 2 do potęgi pierwszej, czyli 2.
nie będę tego zapisywała drugi raz. A2 to jest 2 do potęgi drugiej, czyli A2 daje mi 4. Po co mi A2? Po to, żeby obliczyć Q. Bo mój iloraz, czyli moje Q, teraz może zapiszemy czarnym, moje Q to jest przecież element późniejszy A2 przez wcześniejszy A1. A więc Q jest równe. A2 to jest 4, A1 to jest 2, więc mamy Q jest równe 2. No i S10. Liczymy, wracamy do naszego S10. Na razie popodstawiamy. Czyli mamy S10 jest równe A1, czyli 2, razy, czyli tak 1 minus Q, Q też jest 2, 2 do 10 przez 1 minus 2, bo Q to 2. Teraz zobaczmy na nasze odpowiedzi, żebyśmy się nie rozpędzili, bo potem będzie problem z dojściem do takiej po prostu takiego wyniku. Ważne jest, żebyście patrzyli zawsze na odpowiedzi. No i tak, góra, coś mi przypomina, góra jest tu, widzicie ten kawałeczek i tutaj, bo są minusy, tak? Czyli przypuszczam, że moja odpowiedź prawidłowa to będzie albo A, albo B. Więc zajmijmy się najpierw dołem. Zostawimy sobie to tak, tą górę i mamy S10 jest równe 2 razy 1 minus 2 do potęgi 10 przez minus 1. Oj, zapisałam 2. Przez minus 1. Poprawmy. Przez minus 1. I teraz tak, co jest ważne, jak jest kreska ułamkowa, to to, co jest nad kreską i to, co jest pod kreską, możemy traktować jako nawiasek, jest więcej tam elementów. Czyli automatycznie w tym miejscu mogę zrobić nawias, a tu mogę sobie wykonywać działanie z tym. I wygląda to w następujący sposób. Jeszcze może sobie dopiszę tutaj kreskę ułamkową, bo mogę też zrobić, dopisać jedynkę zawsze, bo 2 podzielić na 1 to jest 2. Więc taka czynność też jest dozwolona, dopisanie tej oto jedynki, kreski ułamkowej jedynki. I otrzymuję w ten sposób S10 jest równe 2 razy 1 minus 2 do 10 przez i na dole jest minus 1. Po co ja to robię? Po to, żebyście zauważyli, że teraz mogę tutaj wykonać sobie dzielenie. 2 podzielić na minus 1, czyli to jest minus 2. A więc moje S10 jest równe minus 2 razy, otwieram nawias, 1 minus 2 do potęgi 10. No i to jest moja prawidłowa odpowiedź, tak? Tu już mam tą formę, co chciałam. Widzę, że to jest odpowiedź albo A, albo B. I patrzę dalej, na początku jest minus 2, czyli moja prawidłowa odpowiedź to jest tam, gdzie jest minus 2, a więc odpowiedź B. No i zadanko z sierpnia 2011. W ciągu geometrycznym AN mamy A3 równe 5, A4 równe 15, wtedy A5 jest równe. No to zobaczmy sobie. A3, A4 są po kolei, jedno za drugim, więc ja może sobie rozpiszę do A5. Mamy nieduży, więc możemy sobie na piechotę to policzyć. Rozpiszemy A1, A2, A3, A4 i A5. Podpiszmy te, co mamy, tak? Czyli A3 jest równe 5, a więc tu wpisuję 5, A4 jest równe 15. No to tak, stąd dotąd, żeby obliczyć A3 razy ile daje mi A4, razy nasze Q. Nasze Q to jest 3, tak? Co automatycznie widać, bo 5 razy 3 daje 15. Nie potrzebuję A1, pytają się mnie o A5, czyli piąty wyraz ciągu geometrycznego. A więc wystarczy, że tutaj też pomnożę przez 3. 15 razy 3 daje 45, więc otrzymuję piąty wyraz ciągu, który daje mi 45, co jest prawidłową odpowiedzią i jest to odpowiedź D. Zadanie z maja 2010. W ciągu geometrycznym AN dane jest A1 równe 3 i A4 równe 24. Iloraz tego ciągu jest równy. No to standardowe zadanko z ciągów geometrycznych. I mamy, bierzemy sobie tak, A4 przez A1 jest równe Q, no i robimy 4 odjąć 1, czwarty element minus pierwszy, tak? Tyle będzie Q naszych, 4 odjąć 1, to czwórka, jedynka stąd, tak jak już mówiliśmy, zamiast A4 wstawiam 24, zamiast A1 wstawiam 3, jest równe i mamy Q do potęgi trzeciej.
24 podzielić na 3 to jest 8, q do potęgi trzeciej, czyli 8 jest równe q do potęgi trzeciej, co do potęgi trzeciej dało nam 8. No jak to co? 2, nie? Czyli q jest równe 2. Myślę, że to, że 2 do trzeciej daje 8 już pamiętacie. A więc prawidłowa odpowiedź to prawidłowa, to odpowiedź B. A oto takie prościutkie zadanie z matury próbnej z listopada 2010 roku. Pozwoliłam już sobie tutaj napisać wzór, w jaki sposób obliczymy q. Mamy A2, czyli drugi wyraz ciągu geometrycznego podzielony przez pierwszy wyraz daje mi nasz iloraz q do potęgi 2 odjąć 1. Skąd biorę tą dwójkę? Tą dwójkę stąd, jedynkę stąd. Po co mi jest q? Q mi jest po to, żeby obliczyć A4. A4 rozpiszę z wzoru na ogólnego wzoru na wyraz ciągu. A4 to jest A1 razy q do potęgi 4 odjąć 1. Czyli tutaj będzie q do potęgi trzeciej. A więc mamy A4 to jest A1 razy q do potęgi trzeciej. A1 już mamy i dlatego tutaj napisałam wzór na q, jak to liczymy. Czyli policzymy sobie q. A2, więc mamy 12 przez A1 przez 2 daje nam q. Q2 odjąć 7, czyli do potęgi pierwszej. Więc mamy 12 podzielić na 2 to jest 6. 6 jest równe q. A więc popatrzmy, co możemy zrobić dalej. Możemy sobie tutaj popodstawiać i liczymy nasze A4. A4 jest równe A1, 2 razy q do trzeciej, czyli 6 do potęgi trzeciej. Więc mamy A4 to się równa 2, 6 do potęgi trzeciej, 6 razy 6 to jest 36, razy 6 to jest 216, więc piszę 216, spokojnie, Wy macie kalkulatory, więc nie będzie problemu. A4 to się równa, teraz tak, 2 razy 200 to jest 400, 2 razy 16 to jest 32, więc wynik to jest 432. I to jest mój czwarty wyraz ciągu geometrycznego. I tutaj prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B. No to co kochani, prawda? Nie było tak źle. To są wszystkie zadania z ciągów geometrycznych, jeżeli chodzi o matury. Wszystkie zadania, które do tej pory znalazły się na maturach. Myślę, że spokojnie sobie dacie radę z ciągami geometrycznymi i arytmetycznymi na maturze. Za niedługo zapraszam na kolejne odcinki z cyklu Ogarnij Maturę. Będziemy robić inne zadania, inne działy. W kwietniu troszkę przyspieszymy, żebyście mogli spokojnie opanować cały materiał przed maturą. Ja się biorę do nagrywania, Wy się bierzecie do pracy, tak żeby ta matura nie była dla Was problemem. Także zapraszam Was na kolejne odcinki, zapraszam do subskrypcji i do informowania znajomych o tym kanale, żeby każdy miał szansę zdać tą maturę. Pozdrawiam serdecznie.